A też mi wyliczenia, jaki zysk gospodarczy z regulacji unijnych mamy. Każdy może sobie wziąć kalkulator i policzyć. Ile to płaci za prąd? 3 razy więcej niż by płacił, gdyby nie Unia. Nasi przedsiębiorcy w ostatnich 2 latach zapłacili 23 miliardy euro za dwutlenek węgla. Głównie energia, ale też wytop stali, produkcja nawozów sztucznych. Rolnik dzisiaj protestuje, nawet nie wie czasem dlaczego. Ma 3 razy droższy prąd, 2 razy droższe paliwo. Ma o 40% droższe nawozy sztuczne. Nasza gospodarka zacznie się w tej chwili zwijać. Staniemy się tak naprawdę kolonią surowcową i rąk do pracy dla państw zachodnich. Taki to jest zysk z tej pomocy unijnej. A kto zyska? No państwa zachodnie. A my? No cóż, jak to zwykle, Polak po szkodzie. Dziękuję. Konrad Berkowicz, bardzo proszę. Oczywiście, że nie. To przez socjalizm gospodarka Unii Europejskiej, która jeszcze 15 lat temu była 8% wyższa niż gospodarka Stanów Zjednoczonych, dziś jest 22% mniejsza. To przez socjalizm Francja, Włochy, Hiszpania są biedniejsze o 7-9% niż 15 lat temu. I to samo czeka Polskę, jeśli nie zatrzymamy Zielonego Ładu, który zresztą niestety PiS wprowadził w Unii Europejskiej, komisarz ze strony PiS-u, europosłowie PiS-u, zresztą podobnie jak wszyscy pozostali europosłowie poza Konfederacją, głosowali za Urszulą von der Leyen po tym, jak zapowiedziała realizację Zielonego Ładu, a później PiS, kiedy rządził, wprowadził 2 ustawy. Jedną, która realizuje dyrektywę budynkową, a drugą, która realizuje dyrektywę o zakazie samochodów spalinowych. Tylko Konfederacja była przeciw tym ustawom i tylko Konfederacja jest wiarygodną siłą, która zatrzyma to szaleństwo Unii Europejskiej, które niszczy gospodarczo. Ten właśnie eurosocjalizm. Pierwsza riposta w dzisiejszej debacie, pan Konrad Berkowicz, bardzo proszę. 2 lata temu Jarosław Kaczyński powiedział, cytuję, odrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie. To plan, w którym warto uczestniczyć nawet za pewną cenę. I wy w tym planie uczestniczyliście, nawet chwaliliście się, że dzięki waszym głosom Urszula von der Leyen została przewodniczącą komisji i będzie realizowała wasz Zielony Ład, który Wojciechowski przedstawiał w spotach. Nieładnie tak kłamać, pani premier, zwłaszcza swoich wyborców. Bardzo dziękujemy. To była riposta i na tym... A jeszcze mamy drugą ripostę. Michał Kobosko, bardzo proszę. Riposta do pana posła Berkowicza. Ja powiem coś bardzo brutalnie. Każdy, kto dzisiaj mówi i ogłasza, że wypowie, zerwie Zielony Ład, kłamie albo chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Trzeba to sobie bardzo jasno powiedzieć. Trzecia droga mówi, że Zielony Ład nie jest tak złym pomysłem, jak dzisiaj się o nim mówi, ale trzeba go bardzo mocno poprawić. Trzeba zmienić wiele elementów. Zielony Ład, w którym trzeba wypracować rozwiązania dobre także dla polskich rolników, ale nie dla cwaniaków politycznych, którzy zbijają na rolnika kapitał. I kropka, i mamy ripostę do riposty. Pani premier Beata Szydło zgłosiła. Szanowni Państwo, no po pierwsze Zielony Ład trzeba wyrzucić do kosza, bo on niszczy gospodarkę europejską, rolnictwo i powoduje, że ludzie ubożeją. Natomiast, moi drodzy, no przecież ja wiem, że pan Berkowicz przyszedł tutaj, żeby zrobić spektakl i wiem doskonale, że chce na Prawie i Sprawiedliwości zyskać 1%. Natomiast, szanowny panie, jeszcze raz powtórzę, Urszula von der Leyen i pan Timmermans, koledzy pana Budki, pana Tuska, są autorami tych złych rozwiązań. Mamy tsunami ripost. Oczywiście, że wspólnota, w której powinniśmy dbać o bezpieczeństwo, to jest NATO, a nie Unia Europejska. Przykład dostosowanie linii produkcyjnych do realizacji jednej głupiej dyrektywy Unii Europejskiej o tych nakrętkach na uwięzi kosztowało gospodarkę 9 miliardów złotych. Tymczasem Unia Europejska przeznaczyła na wspólny system obronności 1,5 miliarda złotych. To są śmieszni ludzie, to są wariaci, przed którymi musimy się bronić, a nie z którymi możemy się bronić. Natomiast oczywiście musimy móc się bronić sami. Tymczasem te zapowiedzi Donalda Tuska nie mają żadnego znaczenia, bo po 2 dekadach rządów PO i PiS-u Polska produkuje broni artyleryjskiej tyle przez rok, co Rosja na Ukrainie wystrzeliwuje przez 3 dni. Na granicy z Białorusią żołnierze nie mają innej broni, mimo że domagamy się tego od 3 lat, a z broni ostrej nie mogą strzelać. Są bezbronni, Polska jest bezbronna i tylko Konfederacja zapewni bezpieczeństwo. Czas podejść do tego poważnie. I czas minął bardzo. Wiecie państwo, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Tu wspomniane było NATO.
No jesteśmy w tym układzie obronnym. To ma służyć obronie Polski, naszych krajów, bo po to wstępowaliśmy do tego układu. Po co w takim razie Unia wtrąca się i próbuje coś stworzyć? Przecież tego typu, zgodnie z tym, co na początku powiedziałem, tylko przeszkodzi w obronności. Jak za wiele organizacji się do czegoś miesza, to się skończy tak jak pomoc w 1939 roku od zachodnich krajów dla Polski. Taki to ma sens. Ale po co to Unia robi? Otóż, proszę Państwa, armia unijna i wszelkiego rodzaju pozory typu tarcza antyrakietowa nie jest po to, żeby bronić Europy, ale po to, żeby był żandarm europejski. Żeby byli żandarmem dla krajów unijnych, żeby już nie można było jak Wielka Brytania więcej z Unii wyjść. Jeśli zgodzimy się na tego typu armię europejską, to jest koniec. Nasza armia już nie ma znaczenia, a my z Unii nigdy nie wyjdziemy. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno zgłoszenie do riposty, pani Joanna Scheuring-Wielgus. Szanowni Państwo, ja ze wzruszeniem zawsze słucham, jak prawica, PiS, Konfederacja, polexity, nie polexity, zawsze mówią o tym, że to wspaniale, że jesteśmy w NATO. Ja chciałabym naszym wszystkim widzom i widzkom przypomnieć, że to dzięki lewicy jesteśmy w NATO. Gdybyśmy nie byli w NATO, aż boję się pomyśleć, co by teraz się działo i na naszej granicy, i w Polsce. Więc cieszę się, że Państwo doceniacie sukcesy lewicy i cieszę się, że mogłam to dzisiaj również Państwu przypomnieć. I w ten sposób... Państwo, no rzeczywiście z Putinem współpracowała Ursula von der Leyen, na którą głosował PiS, europosłowie PiS, europosłowie PO, próbując budować Nord Stream 2 kosztem Polski. Natomiast przyszłość Unii Europejskiej powinna polegać na tym, że wrócimy do właśnie jej początków, kiedy miała polegać na tym, kiedy za tym głosowaliśmy, że będzie wolny handel, wspólnota, wolny ojczyzn, swobodne podróże, a nie niszczenie gospodarki, nie wchodzenie nam z butami w nasze życie. I tak powinna wyglądać przyszłość, to znaczy wrócenie do początku, do tego, na co Polacy się zgadzali, bo nikt się nie zgadzał na Zielony Ład, nikt się nie zgadzał na to, że za chwilę Unia Europejska będzie nam mówić już nie tylko, że piece węglowe musimy zmieniać na gazowe, ale gazowe na pompy ciepła, co będzie kosztowało 13 tysięcy złotych każdego mieszkańca mieszkania w bloku. A do tego dyrektywa budynkowa 1,5 biliona złotych z waszych kieszeni. Dla Stanisława Żółtka z Komitetu Polexit. Wiecie Państwo, i moim marzeniem swego czasu, dawno temu, była Unia taka, jaka miała być. Związek niepodległych państw, gdzie jedno do drugiego się nie wtrąca, poza jedną rzeczą. Komisja Europejska i Unia pilnuje zawartych umów handlowych. Pozwala na wolny handel pomiędzy nimi i współpracę handlową i gospodarczą. Taka miała być. W co się zamieniła ta Unia? W federację, która niszczy poszczególne państwa zwykłą większościowym głosowaniem głosów. Jedyną szansą dla tej Unii w przyszłości, to co widzę, to jest albo jej rozpad, co byłoby być może najlepsze, albo no, pewnie zawrócenie do tego, co miało być, do tego marzenia. Moim zdaniem jest to niemożliwe do zrobienia. Ale dla Polski pozostanie w tej Unii to jest tak naprawdę śmierć. Tak jak tu wspomniałem, zostaniemy tylko kolonią surowcową i rąk do pracy. Taka przyszłość Unii to jest marzenie dawnych ludzi z Rzeszy, władzę nad pozostałymi narodami czas Europy. Minął, bo... Wiedziałem, że się nie skończył. Chciałem ripostę. Tak, tak, z ripostą, z ripostą. No, ja ripostę tu właściwie miałbym do kilku mówiących, poza lewicą, bo nie mam problemów. Ja widzę, że tutaj wszyscy, proszę Państwa, narzekają na Unię, jaka jest zła. Większość przynajmniej. Jak to nas niszczy? Zrobiła się federacja, nie wiadomo co. Ale na słowo polexit, czy to konfederacji, czy samorządowcom, jeży się włos na głowie. Jakże to tak? No toż jak taka ta Unia potworna jest i zła, to może byście się dołączyli do nas, do polexitu. Jak powinna wyglądać? Rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy zlikwidować socjal w Europie. Wystarczy przestać wypłacać tym, którzy tu przyjeżdżają, żeby żyć cudzą pracą, pieniądze, mieszkania i dawać im prawa lepsze od obywatelom. Jakbyśmy to zlikwidowali, wprowadzili surowe prawa, przyjeżdżasz, każdy może przyjechać, ale grosza nie dostaniesz. Nie będziesz obywatelem, popełnisz przestępstwo, wywalimy cię natychmiast po ukaraniu oczywiście. Znikłyby te tłumy pędzących do Europy nierobów, bo to jest, większość jest tak.
bywają jakieś przypadki inne. Więc to jest jedyne rozwiązanie. Jeśli tego Europa nie zrobi, dalej będzie wypłacała takim, którzy chcą żyć naszym kosztem pieniądze, to i tak zaleją nas setki milionów ludzi z Afryki i Azji. Popełniamy samobójstwo jako Europa. Tyle można powiedzieć. I czas minął. Odpowiedzialni za kryzys migracyjny w Europie to są na przykład Niemcy, które zapraszały wszystkich imigrantów nielegalnych, mówili herzlich willkommen. Francja ich chętnie przyjmowała. I teraz jaką mamy sytuację? Sytuację mamy taką, że w Paryżu według danych policji paryskiej 77% gwałtów jest dokonywana przez imigrantów. Jak zobaczycie Państwo statystyki Eurostatu, to najwięcej gwałtów, najwięcej morderstw, najwięcej kradzieży jest tam, gdzie jest najwięcej imigrantów. I teraz Francja się zorientowała, z czym to się wiąże. Niemcy się zorientowały i teraz chcą podzielić się z nami tym problemem. Mamy sytuację, w której kiedy my emitujemy za dużo CO2, łamiemy regulacje unijne, to my musimy za to płacić innym krajom. A jak inne kraje nie dopilnują granicy, łapią regulacje i ktoś przekroczy nielegalnie granicę, to znów my mamy płacić 20 tysięcy za imigranta z Afryki albo trzymać go tutaj, żeby przypadkiem nie uciekł. To jest skandal. Do której zgłosił się pan Stanisław Żółtek, Polexit. No, powinienem powiedzieć coś o Unii, albo coś tutaj było mówione, ale ja zostałem tutaj zdegustowany pewną rzeczą. Między PiS-em i Platformą jest walka, obgryzanie się po łydkach. Nie mówią o Unii, o czym innym, tylko nawzajem obgryzają sobie łydki. Mam w związku z czym apel, ale tym razem do mojej małżonki, do Haliny. W chwili, gdy oni się wypowiadają, wyłącz nagrywanie, bo nie mam ochoty potem oglądać ich obgryzionych łydek. Bardzo dziękujemy. Nie ma żadnej obgryzionej łydki. Ja jako polityk Polski skupiam się na interesie Polski, a nie interesie Unii Europejskiej. Oczywiście z punktu widzenia interesu Polski Unia Europejska musi wrócić do tego, czym miała być, czyli wspólnotą wolnych ojczyzn, wolnego handlu i swobody podróżowania, a nie eurosocjalistyczną wspólnotą, która mówi nam, jak mamy żyć, czym mamy jeździć, czym mamy ogrzewać nasze domy. Nie wspólnotą, która nam odbiera pieniądze, każąc nam płacić za opłaty emisyjne w horrendalnych rachunkach za prąd. Więc ja będę robił wszystko, co służy interesowi Polski, a żeby być skutecznym w tych negocjacjach, nie można wykluczać żadnego scenariusza oficjalnie, nawet wyjścia z Unii Europejskiej. To jest tak, jakby usiąść do stołu negocjacyjnego i powiedzieć, że nigdy od niego nie wstanę, niezależnie od tego, co mi zaproponujecie, co zrobicie. Konfederacja, która ma odwagę tego nie wykluczać, będzie skuteczna w negocjowaniu pozycji Polski w Unii Europejskiej. Dziękujemy bardzo. No niespecjalnie dużo dobrego chciałbym zrobić dla Unii Europejskiej. Owszem, dla krajów, które są w Unii Europejskiej, to tak. Mogą być moimi przyjaciółmi. Ale Unia Europejska w dzisiejszym kształcie, a zwłaszcza Komisja Europejska, to taki rodzaj nieoperacyjnego nowotworu, który przerósł te kraje. On je niszczy. Jedyną dobrą rzeczą dla tych krajów, a przede wszystkim dla Polski, co by było? Ano, bo zawrócić się tego tak naprawdę nie da. Spowodować, dogadać się z tymi krajami, żeby wywrócić istniejącą Unię Europejską i stworzyć to, co miało być, albo po prostu wyjść z tej Unii Europejskiej, namówić jeszcze kogoś innego, żeby wyszedł, a niech reszta umiera w tej Unii Europejskiej, bo umierają, bo tak naprawdę to szaleństwo oddzielonego ładu po te wszystkie inne relokacje imigrantów do tego się sprowadza. Reszta niech sobie sama umiera, jeżeli są samobójcami. To można zrobić dobrego dla krajów w Unii Europejskiej, ale nie dla Unii Europejskiej. Minęła. Bardzo dziękuję. Pytanie do Konfederacji, a właściwie do pana Berkowicza. Odkąd macie siedzenia w Sejmie, to jak w Platformie czy PiS, podatek dochodowy, socjal, Unia jest okej. Tylko trzeba poprawiać, jak wypaczenia w socjalizmie. Zostaliście przyjęci do swoich, ale macie paru harcowników mówiących Unii nie, tam gdzie ludzi Unii nie lubią. Proszę odpowiedzieć, czy pan jest z programu partii, czy z tych harcowników? Programu partii? Tak, no, czy będzie pan trzymał się programu partii? Już czas, musi pan sobie poradzić. Minuta. To państwo ustalili reguły gry.
Konrad Berkowicz. Nie do końca rozumiem pytanie, szczerze mówiąc. Nie moja wina. No, my mówimy często rzeczom nie i każdy inteligentny człowiek z tego rozumie, co tak. Jeżeli ktoś mówi nie dla Zielonego Ładu, nie dla socjalizmu, to rozumie tak dla wolności gospodarczej na przykład. Więc nie bardzo rozumiem pytanie, ale wykorzystam resztę czasu, żeby przypomnieć pani Beacie Szydło, że rzeczywiście wchodziliśmy do Unii Europejskiej na podstawie traktatu z Nicei, który dawał nam 93% siły głosu najsilniejszych państw Unii Europejskiej i weto w wielu sprawach. I wtedy Jarosław Kaczyński negocjował, a Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, który pozbawił nas weta w wielu sprawach i osłabił nasz głos. Co więcej, nawet to weto, które zostało przez Mateusza Morawieckiego, nie zostało wykorzystane choćby przy wetowaniu Zielonego Ładu, czy wetowaniu zakazu samochodów spalinowych, a konkretnie programu Fit for 55. Czas się skończył, a teraz pytanie od pani Joanny Scheuring-Wielgus z Lewicy. Do kogo? Federacji. Proszę bardzo. Panie pośle, pana kolega Grzegorz Braun wielokrotnie wypowiadał się ciepło o Rosji i ostro o Ameryce. Nazywał obecność amerykańskich wojsk w Polsce okupacją i zdradą. Pana koleżanka Bryłka mówiła o tym, że chce wyjść z Unii Europejskiej. Pytanie jest takie, czy pan się z tym zgadza? Mam jeszcze trochę czasu. A państwa wszystkim zachęcam do wzięcia smartfona. Wejdźcie na lewica2024.eu i zobaczycie prawdziwą twarz Konfederacji. Czas minął i odpowiada pan Konrad Berkowicz. Pani dalej nie zrozumiała, ja o tym mówiłem, pani poseł. Żaden poważny polityk, nawet największy unioentuzjasta, któremu zależy na dobru Polski, nie może mówić, że Polska nigdy nie może wyjść z Unii Europejskiej. To jest tak, jakby pani poszła na rozmowę o pracę i pracodawcy powiedziała na wstępie, że nikt pani inny nie zatrudni, i jak ten pracodawca nie zatrudni, to pani umrze pod płotem. Co by zrobił pracodawca? No to jak nie ma pan wyjścia, to na dwa etaty, za dwa posiłki dziennie i dach nad głową. Każdy odpowiedzialny polityk, który chce poważnie negocjować pozycję Polski w Unii Europejskiej, musi brać pod uwagę wyjście z Unii Europejskiej, żeby móc negocjować to, co jest dla Polski dobre. I przez waszą poddańczą politykę, gdzie nie tylko Lewica, nie tylko PO, ale przecież Jarosław Kaczyński powiedział, że, cytuję, nie ma miejsca dla Polski poza Unią Europejską. Każde wasze takie zachowanie spowodowało, że teraz jesteśmy wykorzystywani przez Unię Europejską. Czas na odpowiedź minął. Pytanie do trzeciej drogi, bo wasza europosłanka Róża Thun głosowała za paktem migracyjnym, za Zielonym Ładem, a nawet skutecznie zabiegała o wprowadzenie podatku od samochodów spalinowych, które zresztą mieliście w poprzednim, już zmienionym oczywiście na wybory programie. Domaga się teraz, do tej pory, odebrania Polsce prawa weta, bo jak sama powiedziała, cytuję, w Parlamencie Europejskim pracuje się po pierwsze dla Unii Europejskiej, nie dla Polski. Każdy głos na trzecią drogę zwiększa szansę, że ta kobieta znów zostanie europosłanką. Czy nie jest panu wstyd? Minuta, panie pośle. Dziękuję bardzo. Po pierwsze, panie pośle, nie mówi się ta kobieta, jeżeli byłby pan tak miły. Tak jak nie powiem... Wie pan, to jest jednak taki sposób pokazywania pogardy wobec kobiet, który jest charakterystyczny dla pana formacji, ale nie o to pan zapytał. Pan zapytał o konkretne działania w Parlamencie Europejskim. Róża Thun jest jedną z najbardziej doświadczonych polskich europosłanek. Była już 3 kadencje w Parlamencie Europejskim. Jest współautorką wielu niezwykle istotnych zmian. Tutaj pani premier Szydło kpiła trochę z jednej wtyczki, ładowarki. Trzeba powiedzieć, że to jest i było ważne dla ludzi, tak jak zniesienie roamingu, gigantycznych kosztów rozmów telefonicznych, SMS-ów, internetu. Dzisiaj pani posłanka jest zaangażowana na przykład w sprawy dotyczące przedsiębiorców. Pan o to przed chwilą pytał. Ograniczenie zatorów płatniczych w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o długość płatności faktur. Wiele bardzo dobrych, pozytywnych rzeczy, które robiła, robi i mam nadzieję będzie robić Róża Thun w parlamencie. Bardzo dziękujemy i to jeszcze riposta. Zaraz sprawdzimy, tak, czy panu się należy. Tak, proszę bardzo, 30 sekund. To skandal, że państwo chcą sprzedać polską suwerenność, zakazać ludziom jeżdżenia samochodami, samolotami, wprowadzić dyrektywę budynkową za to, żebyśmy mieli jedną ładowarkę czy roaming. To jest po prostu skandaliczna wypowiedź. I teraz rozumiem, dlaczego wasi posłowie jeszcze w poprzedniej kadencji, ale całkiem niedawno, głosowali za ustawą PiS-u o realizacji dyrektywy budynkowej.
silnikowej, wywłaszczeniowej i realizacji dyrektywy o zakazie samochodów spalinowych. A Szymon Hołownia domaga się jeszcze likwidacji gotówki i złotówki. Szanowni Państwo, wchodziliśmy do Unii Europejskiej, która miała polegać na swobodnym podróżowaniu, na wolnym handlu i na wspólnocie wolnych, suwerennych ojczyzn. Tymczasem zamiast swobodnego podróżowania mamy próbę zakazania nam, ograniczenia nam latania samolotami, a nawet jeżdżenia normalnymi samochodami. Zamiast solidarności europejskiej mamy co? Siłową realizację interesów najsilniejszych państw, zwłaszcza Niemiec, kosztem Polski. No i teraz w ramach solidarności próbę relokacji nam tu imigrantów z Afryki. Zamiast wolnego handlu mamy zielony ład, który niszczy polski przemysł i niszczy polskie rolnictwo. Szanowni Państwo, 9 czerwca zagłosujcie na Konfederację, nawet jeśli nie ze wszystkim się z nami zgadzacie, nawet jeśli nas nie lubicie, bo myślę, że podskórnie czujecie, że na te wariactwa Unii Europejskiej, na to, co oni teraz robią, Konfederacja będzie najlepszą tamą. Jesteśmy zdecydowani, wyraziści, konsekwentni i wiarygodni. Pamiętajcie o tym 9 czerwca. Bardzo dziękujemy. Unia uczy, że nie praca i uczciwość są ważne, ale cwaniactwo i żebranie urzędników o pozwolenia i dotacje. Konfederacja, Platforma, PiS mówią, zielony ład zły, ale poprosimy Unię, naprawi, ale chcą w tej Unii zostać. Tylko polexit chce wyjść z Unii Europejskiej i dołączyć do Szwajcarii i Norwegii, które w Unii nie są. Będziemy nadal w strefie Schengen i swobodnie podróżować, ale musimy sami wprowadzić prawa bez złodziejskich podatków, zezwoleń i urzędniczej władzy, by zbudować bogactwo i potęgę Polski. W Unii nam na to nie pozwolą. Chcecie wyjść z tego szaleństwa? Trzeba podnieść tyłek, pójść na wybory i zagłosować na polexit. Lista numer 4. Bardzo dziękujemy. At the end of this debate, you can say your goodbye message in English. We give you a chance to impress your voters. Anybody? Yes, of course. Yeah. We would like to ask you for votes. Of course, European Union is our common responsibility. So please vote. Please go to these elections. They are very, very important. And we can win, as we did in October. To by miało być tylko krótkie pożegnanie, no ale rozumiem, że całe przesłanie, że Unia jest bardzo ważna, przetłumaczy i jesteśmy w Polsce. Jesteśmy w Polsce, ale nie wiem, czy pan wie, w Brukseli są dwa języki obowiązujące, język angielski i francuski. A polski jak dostanie się pan do parlamentu, to będzie musiał pan mieć na to wpływ, dyskutując w kuluarach. Ale wystarczy tylko powiedzieć goodbye. To chodziło tylko o zwykłe goodbye. Szanowni Państwo, ja tylko muszę sprostować, bo pani redaktor mówiła, że są dwa języki obowiązujące. Tak. Wszystkie języki narodowe mają takie same prawa. Ale proszę absolutnie, mi wierzyć, narodowe języki większość, mają takie same prawa, ale w kuluarach na pewno się po polsku nie bardziej, rozmawia, że europarlamentarzyści z Polski. Ale nam tylko chodzi wiedzieć jednak po angielsku, prawda? Chcieliśmy tylko, żeby ktoś powiedział goodbye. Szanowni Państwo, nie może z powitaniami się języka lepiej polskiego, naprawdę. Tym bardziej, że mamy ustawę o języku polskim 99 i tam mamy obowiązek stosować język polski za granicą. To my się pożegnamy. Dziękujemy bardzo. Żegnamy się po polsku. Tak, rzeczywiście. Rozejdziemy się. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. To była debata. Widzą Państwo, jak gorąco wokół Unii Europejskiej, języków obcych zwłaszcza. Może powitania w tej Brukseli wyjdą lepiej. Dziękujemy Państwu. And good luck. Good night and good luck. Tak jest. Dobranoc.